Cześć, zapraszam Was na podsumowanie startu Roberta Kubicy i Orlen Team Targa w 12-godzinnym wyścigu na torze Suzuka w ramach iRacing Endurance Series. Dotychczasowe wyścigi długodystansowe Roberta nie były zbyt szczęśliwe, ale tym razem wirtualnie wszystko poszło naprawdę idealnie i ekipa wycisnęła maksimum z tego, co miała. Robert już tydzień temu przymierzył się do tego startu, niestety nie wyszło. Tym razem już ze pełnym wsparciem PKN Orlen, takim marketingowym, z organizacją pięknego streama wszystko wypaliło i brawa dla Orlen naprawdę za to, że postarali się dostarczyć nam trochę rozrywki w tych trudnych czasach. Robert mówił potem, jak to było wszystko organizowane. No i Orlen ściągnął też naprawdę doświadczonych simracerów, bo oprócz Roberta jeździli Marcin Skrzypczak, Niall Quinn oraz Pablo Araujo i wystartowali z siódmej pozycji. Marcin Skrzypczak wywalczył taką pozycję. On przyznawał potem na streamie, że troszkę mógł lepiej sobie poradzić, ale myślę, że nie ma co narzekać i poszło mu naprawdę dobrze. Jechali oni BMW M8 GT w najwyższej klasie, a ich rywalami było Porsche 911 RSR, troszkę szybsze na tym torze niż BMW, ale udało się uzyskać najlepszą pozycję właśnie z samochodów BMW. Zjazdy odbywały się co około 65 minut na dotankowanie, na zmianę opon. Panowie dostosowywali swoją strategię w ramach tego wyścigu z każdym okrążeniem praktycznie, no i potem ustalono, że Robert nie pojedzie tego swojego ostatniego stintu, tylko że Niall Quinn dokończy ten wyścig i ta decyzja okazała się naprawdę kluczowa, bo rywale przyjechali kilka sekund za naszą załogą. Gdyby tam jeszcze zdecydowano się na dołożenie sekund na zmianę kierowcy czy zmianę opon, no to wówczas mogłoby być trudno po prostu to trzecie miejsce utrzymać. Zaraz zobaczycie start, najważniejsze urywki z tego całego wyścigu. Zaczniemy oczywiście od startu Marcina Skrzypczaka, potem będzie troszkę przejazdów Roberta Kubicy, sporo jego startu przede wszystkim. Wybrałem też te najciekawsze momenty. No, były trzy spiny oczywiście, niestety, ale nie tak, że tylko na tym się skupiam. Pokazuję po prostu te najciekawsze momenty, które mogliście przegapić. Było też sporo agresywnych wyprzedzań i dublowań. Było oddublowanie na zespole Williamsa, to też był fajny moment tego wyścigu. No i Robert naprawdę przyjechał jak na swoje doświadczenie, a nie ma tego doświadczenia dużego w iRacing. Naprawdę świetny wyścig. To jest bardzo trudny symulator, do którego trzeba się długo przystosowywać, więc naprawdę brawa dla Roberta, brawa dla wszystkich innych zawodników. Potem zobaczycie też końcówkę przejazdu Roberta po tych jego fragmentach onboardów. A na koniec, no, długa rozmowa z nim, która została przeprowadzona na oficjalnym streamie PKN Orlen. Ją też naprawdę warto wysłuchać, bo była bardzo ciekawie, było na luzie przede wszystkim, była już prawie czwarta w nocy, więc wszyscy byli troszkę zmęczeni, ale przyjemnie się wszystkiego słuchało. No i potem jeszcze końcówka z oryginalnym komentarzem, brawa dla komentatorów, którzy zostali tutaj naprawdę wystawieni na ciężką próbę, 12 godzin, ale dali radę i świetnie się tego słuchało. Przypominam, że w niedzielę o 12 Robert Kubica będzie na Instagramie swoim, no, odprawę wyścigową przeprowadzał razem z tymi, którzy jechali. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, miłego oglądania tego wyścigu. Cześć. A Was wszystkich serdecznie zapraszam. I ruszyli. Dobrze, Marcin Skrzypczak zablokował w tym momencie swoją pozycję, także do pierwszego zakrętu na pewno będzie bezpiecznie. Na razie wszystko czysto, fajnie. Widzimy z tyłu w kamerze, że Porsche walczy z BMW, także na pewno chłopaki będą mieli w tym momencie straty czasowe, dzięki czemu Marcin Skrzypczak może sobie spokojnie budować swoją pozycję oraz swoje tempo. To, że iRacing działa również tunel aerodynamiczny za takim kierowcą, więc można się zbliżyć i jadąc blisko niego można oszczędzić paliwo. Na wyścigach długodystansowych oszczędzanie paliwa jest jednym z kluczowych. Ależ teraz Williams Esport wyspinował, na szczęście Marcin Skrzypczak bardzo przytomnie ominął w tym momencie zagrożenie, wychodzi z ostatniej szykany na prostą start meta, także brawa dla Marcina, bardzo przytomny manewr z jego strony. Minusem jest tylko to, że do następnego BMW traci sekundę, przepraszam, i 0,2, więc wyjeżdża z alei serwisowej. No, jak na razie Orlen Team na pozycji trzeciej, aczkolwiek jest to między innymi spowodowane tym dość dużym zamieszaniem, jakie zawsze jest przy zjazdach do alei serwisowej, więc będziemy musieli jeszcze najprawdopodobniej poczekać z jedno, dwa kółka, by to wszystko nam się ładnie uplasowało i byśmy byli pewni,
na jakiej pozycji znajduje się Orlen Team. Dokładnie. Robert widzę, że ostro zaczął tutaj. Od razu pokazuje GT4, przysłowiowo, gdzie jest ich miejsce. Także widać, że jest pewny siebie. Mamy 38 stopni temperaturę. Z tego co pamiętam, opony mają koce grzewcze, więc wyjeżdża zawodnik po zmianie na stopy z temperaturą 75 stopni. Nie jest to była temperatura, tak naprawdę pod koniec okrążenia powinien osiągnąć optymalną temperaturę i powinniśmy zobaczyć Roberta w pełnej jego dyspozycji. No, proszę. Wspomniałeś jeszcze o oponach, to tak właśnie gdzieś tam mówiłeś o tej dyspozycji, tak naprawdę w najlepszej znajdują się opony gdzieś po dwóch i pół okrążenia. Wtedy gdzieś tam są w tym swoim optymalnym stanie. Aczkolwiek nie oznacza to, że czasy okrążeń będą najlepsze, gdyż oczywiście samochód jest teraz zatankowany praktycznie pod sam kurek. Więc no, mimo tego, że oczywiście będzie tutaj największa przyczepność dzięki świeżym oponom, to te czasy w przeciągu całego stintu powinny być mniej więcej równe, a teraz Robert dość agresywnie dubluje. Ależ zamarłem na moment w tym momencie. Po prostu kiedy zobaczyłem, jak lewe koła pojazdu wjeżdżają na trawnik podczas hamowania. Był to bardzo, nie powiem ryzykowny, ale to był niebezpieczny manewr w takim sensie dla samego Roberta, bo wiemy, że jak pociągnie nas samochód w lewą stronę, tak naprawdę przy takim ostrym, agresywnym hamowaniu, to może się różnie skończyć. Jednak Robert pokazuje tutaj swój koszt, nie jest zawodnikiem z pierwszej łapanki, także bardzo dobrze opanował tę całą sytuację, wyhamował cierpliwie, dodał nam troszeczkę dreszczyku emocji i właśnie widzimy, jak wyjeżdża z Esek przez Dunlop i zobaczymy, jak to się wyklaruje pozycja, na której Robert Kubica wyjedzie w pozycji finalnie, kiedy wszystkie pit stopy się odbędą. Jeżeli mowa o Tetrog Racing, z jakim Orlen Team toczył za żartą walkę o pozycję numer 4, to jednak cały czas ta przewaga oscyluje w granicach 8 sekund, a tutaj Robert agresywnie ale ze spinem niestety. Niestety, ale szybko wraca na tor. Zobaczmy, aj, uderzył. A właśnie to jest problem w iRacingu, że ta trawa jest naprawdę bardzo mocno śliska. Śliska, z niej jeszcze wydostać. Auto typu GTE w ogóle nie skręca tak naprawdę, nie ma skrętu. Dla wszystkich, którzy nigdy nie byli na przykład na prawdziwym wyścigu takim GTE lub GT3, mogę powiedzieć tylko, że podczas manewrów takiego samochodu w pitstopie potrzebny jest cały zespół, który na 6 razy po prostu zawraca ten samochód. Is now 12 seconds. Left.
coming upon some slow cars, the class leaders in this group. Temperatura toru wróciła do 46 stopni. Kiedyś bardzo wielkim minusem, znaczy minusem, to było takie, taki niesmaczek, jeżeli chodzi o wyścigi długodystansowe, to właśnie niezmieniająca się pogoda. Aj, Robert teraz najechał na tarkę, co spowodowało uślizg i wciągnęła go ta tarka. Na szczęście bardzo szybko uporał się z powrotem na tor. No, powiem wam, że troszeczkę przełknąłem ślinę, jak widziałem lecącego Roberta, bo już się bałem, że tam będzie jakiś kontakt z barierką, który mógłby zadecydować o zakończonym wyścigu zespołu Orlen Team. Na szczęście ten błąd nie wpłynął jakoś specjalnie, oprócz samej straty czasowej. Jest tam dość gładki asfalt, więc na pewno BMW nie jest uszkodzone. I Robert decyduje się na zjazd do pit stopu. No myślę, że tutaj no, trochę za mocno już chciał chyba Robert na tym ostatnim okrążeniu, ale właśnie to jest to podjęcie ryzyka w tych ostatnich metrach stintu, bo może to się naprawdę dobrze opłacić. No tym razem niestety nie do końca się... Okej, okay, teraz powinienem być. O, jest. Jest okej. Okay. Słuchać. Witamy. Witamy, witamy. Dzień dobry albo dobry wieczór, jak to się mówi o tej porze. Już tak bliżej poranku w sumie. My już straciliśmy rachubę, czy jest dzień, czy noc, bo wychodzę na balkon, jest noc, przychodzę do wyścigu, jest dzień, więc ja się już pogubiłem. No, tak, no i też trochę. W ogóle dziękuję wam, wielkie dzięki za to, co robicie. Było trochę robione, to organizowane na wariackich papierach, tutaj Marcin wie, kiedy się jakby pomysł powstał, także nie było dużo czasu i wielkie dzięki. Nie ma problemu. To też my sobie dziękujemy za możliwość. Tak, dokładnie. Nie, no kurde, ja was podziwiam. 12 godzin jest naprawdę trzeba mieć pasję do tego, także wielkie dzięki jeszcze raz. A przecież my bez tego nie potrafimy żyć, no więc... No to fajnie. No to miło widzieć i słyszeć, bo tu widzieć się nigdy nie widzieliśmy i w ogóle się jeszcze nie znamy. Znaczy poznajemy się wirtualnie. Ostatni tydzień jest to dla mnie jakby nowością, ponieważ poznaję ludzi wirtualnie. Tak, bo to tacy internetowi przyjaciele może, tutaj są. Tak, może będzie kiedyś okazja się spotkać i wypić kolę. Bardzo chętnie. Piwa nie piję. My tutaj po zakończonym streamie ja jeszcze siadam na trening, nie? Bo Nord 24 nadchodzi, także... No tak. Nie ma co akurat dobra godzina. Akurat nocnego, ja nocnego stinta będę przecież ćwiczył. No to widzisz. Jest... No ja też miałem... pierwszy raz bym jeździł o tej porze. No o trzeciej jeszcze w nocy nie jeździłem. Ale tutaj Marcin pewnie wam wytłumaczył, co robimy, jaki plan mamy i będę oglądał do końca. Bardzo się cieszymy, my tu siedzimy z Wojciechem. No mów, Wojtek. Właśnie też tak myślę, że tutaj na pewno część osób, które ogląda transmisję, była bardzo ciekawa, nie? Dlaczego taka decyzja, a nie inna, ale tutaj bardzo fajnie wytłumaczyliście, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Znaczy, wiesz co, no sytuacja jest bardzo prosta. Zadecydowaliśmy się, już mieliśmy plan wcześniej, ale Porsche, z którym walczymy, znaczy jest blisko nas, też nie zmienił opon i jako, że ostatni stint jest dosyć krótki, temperatura spada, odkryłem to w ostatnim tygodniu, że w iRacing temperatura toru ma 10 razy większe jakby wrażliwość niż w rzeczywistości, co jest trochę mało realne, szczególnie w autach właśnie GT czy GTE, gdzie opony można jechać dużo dłużej i nie ma takiej degradacji albo czułości na tą temperaturę. No i temperatura spada, także ostatni styl będzie krótki, a jako, że zostawimy opony, żeby zaoszczędzić te 27 sekund, ponieważ to tyle nam schodzi na wymianę, naszym polskim mechanikom schodzi na wymianę opon i robią to bardzo szybko, to lepiej jest, żeby ktoś, kto po prostu już jedzie
pociągnął do końca, ponieważ on wie, jak auto się sprawuje, wie, jakie zużycie się opon, wie, jaki ma balans, tak? I jednak tutaj kolega Francuz, chyba Francuz, tak? Który jedzie Porsche, sprawdziłem i chyba idzie na rekord, bo już w aucie jest chyba ponad 110 okrążeń. Panowie, właśnie wyjechaliśmy do boksu. Tak, właśnie obserwujemy to. Nie, wyjechaliśmy. Tak, obserwujecie tych niewidocznych polskich mechaników. Tak. Opony są na poziomie 70%, także ze spokojem. Tak, że jest kit. Jest kit. Tak, jest. Właśnie w tym momencie tak opuszczam. Tak. No, ale za bardzo mnie nie skatowaliście za te parę spinów, które sobie zafundowałem na początku. Nie no, ale absolutnie. Nie. Zdarza się. Ja puściłem reklamy Bobowita wtedy. Najlepszy numer był taki, że się obudziłem w trakcie wyścigu. W trakcie wyścigu mówię, kurde, nie mam długich świateł, nie mam do mrugania, nie? No to zmieniłem sobie jakby przyciski, żeby mieć jakby po lewej, żeby mieć czym mrugać. A później z tego wszystkiego mi się zapomniało, że zmieniłem i po prostu zamiast iść z balansem hamowania do przodu, ten przycisk nie robił balansu, a ten do tyłu, który poprawiałem, szło wszystko do tyłu. No i się kurde tak. No ogólnie było trochę przygoda, ale było fajnie. Spociłem się trochę, co za dobrych czasów, kiedy grałem w Richarda Bersa Ready, może dobre 15 lat temu, czy tam 13, to też pamiętam, że czasami było więcej stresu niż w rzeczywistości. To też muszę przyznać, że tak jak oglądaliśmy właśnie tutaj z Pawłem, jak jechałeś, to było widać tą chęć szybkiego wyprzedzenia i szybkiego dublowania. Czy wiesz co? Nie, to nie jest, że chęć. Inaczej. W rzeczywistości jest łatwiej, ponieważ tak naprawdę z tymi kierowcami jakby się znasz, tak? Oczywiście ja nigdy w wyścigu długodystansowych za bardzo nie jechałem, parę jechałem, ale akurat ludzi, tu spinował, skreszowało się Porsche chyba, które było na pierwszym lub drugim miejscu. Jeszcze 30 minut, żeby właśnie ich dogonić. Tam chyba mają za dużo. Które to Porsche jest, to czarno? To jest Miwano. Oj, to potężnie jest. To jest balone. Poczekaj, zaraz sobie wyprze. I to jest właśnie piękne w wirtualnym tym, że sobie można cofnąć. I wjeżdża do alei serwisowej. Czyż wypadł? No i to grubo. Na pewno są poważne uszkodzenia, skoro zjeżdża do alei serwisowej. Raczej nie planowali pit stopu. Tak, jest. Ja widzę tutaj, ja go widzę. Tylne zawieszenie. Auto jedzie na czterośladem, tak? Kiedyś w Polsce były takie auta, kiedy zostawały, szczególnie busy, nie? Autobusy, które zostawały czteroślady, że cztery koła w innym położeniu są. No i tyle. I co dalej? O czym mówiliśmy? Bo już mi się zapomniało. Aż tutaj. O, cofa jeszcze. Czemu się cofa? Nikt nie pamięta, jeszcze, ponieważ... Nie, nikt się nie cofa, tylko kurde mi się nacisnęło, że cofa. No widzisz, niedoświadczony w trakcie jazdy i niedoświadczony w obsłudze platformy. No i o czym rozmawialiśmy w ogóle? Bo już tak późno... O tym, że on cofał do tyłu teraz. Że to? On cofał do tyłu, bo chodziło o to, że... O dublowaniu. Aha, o dublowaniu, no. No i w rzeczywistości jakby poznajesz i wiesz, jak ludzie mogą się zachować. Tutaj nie, ale według mnie, jak masz dużo wspólnego ze ściganiem, to masz taką wizję, co te osoby mogą robić. I jakby nie było, jeśli masz to, a oczywiście nie można być za dużo pewnym tego, ponieważ można się na tym fajnie przejechać, ale tak naprawdę nie podejmujesz zbyt dużego ryzyka, co robisz. Oczywiście jeśli ktoś nagle ci skręci lub ci wjedzie pod nos, no to nawet jakbyś jechał tam 5 na godzinę wolniej, to i tak się nie wyratujesz. Chyba tak, chociaż nie wiem. No rzeczywiście może być wtedy dość spory problem.
Cały czas obserwujemy Miwano, zespół Miwano, który jest w Alei Serwisowej, więc no chyba niestety. Oczywiście, jeżeli to... Robert powiedział, że zawieszenie jest krzywe, to to oznacza godzinę napraw. Jeżeli ma polskich inżynierów, to półtorej godziny. Więc nie, to... polskich to 40 minut. To 40. Także tak, mamy godzinę nie. trzecią, Panowie. 3 i awans na pozycję trzecią. Ta Polska jest złotą ręką. Oby nie miał w swoim zespole takich dobrych mechaników jak nasi tutaj w Orlen Team Targa, którzy robią wyśmienitą robotę. To oczywiście nie podlega wątpliwości, tak jak jakość paliwa w waszym BMW. Jakość paliwa jest najlepsza i nie tylko paliwo, panowie. Środki do czyszczenia szyby w pit-stopie. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie znacie, ale ja byłem zaskoczony, jak to auto się oczyszcza w pit-stopie. Wiesz, szybka myjnia. Myjnie na Orlenie też są dobre. A ja ci, Robert, powiem, także, że najlepsze. Także jeśli panowie, wy się tak nie prześmiewajcie, bo za następny step, następny krok, to będziecie komentować i będziecie jedli hot dogi. Napiszę jutro, że powinniście mieć jakieś tam jedzenie, wiesz, przynajmniej za to, co robicie, naprawdę, wiesz, dostawę najlepszych produktów. To ja jutro idę z telefonem, nagrywam vloga specjalnie dla ciebie, jak jem hot doga na stacji. Ja wezmę kawę i... Ale widzisz, ja mnie nie ma w Polsce, ale powinniśmy zrobić coś takiego, że jak kończymy wyścig, no to o na przykład przez najbliższe 12 godzin, no bo 12-godzinny wyścig, 12 godzin, na przykład, nie wiem, kto nam wyśle fotkę z hot dogiem w ręce z Orlenu, ten wyślemy mu jakiś upominek albo coś. Albo go pozdrowimy na antenie następnego. Wyślemy mu screenshota pojazdu, który przekracza linię mety jako trzecie miejsce. No, bo już można chyba śmiało mówić o tym, że Orlen Team jest już na miejscu trzecim. Cały czas zawodnicy Miwano w Alei Serwisowej, więc wiele wskazuje na to, że to upragnione podium jednak będzie miało miejsce. Ja tu cały czas przebieram nogami, obserwuję, cały czas relacje. Panowie, ja nie wiem, bo to wy się znacie bardziej na tym, ile to zabiera. Na moje nie wyjadą tak szybko. Nie wyjadą. Jeżeli zjechali, to na pewno spędzą w Alei Serwisowej około 10 minut, tylne zawieszenie było. Gdyby to było auto rajdowe, to bym ci powiedział, że można było pojechać dalej, ale jako iRacing jest bardzo realistyczne, to zniszczenia też są, można powiedzieć, jak najbardziej realistyczne, czyli na moje przynajmniej trzymanie zawieszeniem. Przynajmniej 10 minut by nas spali na pewno. To powinniśmy. Powinno być dobrze. Robert, no kto by pomyślał, panowie? Już w tym momencie, Robert, awans właśnie zespołu Orlen Team na pozycję trzecią. Krótkie pytanie od publiczności. Czy będziemy jeszcze jeździć? Czy będziemy jeździć? No widzisz, no to jest tak, jak to jest tak, że plan tak naprawdę wirtualnego ścigania mojego plan wirtualnego ścigania był. Zawsze miałem w głowie, ponieważ zawsze mi się to podobało, ale przyznam się bez bicia, ja na to nie mam za bardzo czasu. Po drugie też zawsze jak odpalałem iRacing, to bardzo szybko gasiłem i wyłączałem. ponieważ ja to robiłem dla relaksu, ale chyba żaden kierowca, który wchodzi na jakieś sesje i dostaje 2 sekundy, to się nie relaksuje. Dlatego szybko wyłączałem i tak naprawdę jakby ten mój symulator, który mam, powstał w 2017 czy 2016 roku, a może wyjeździłem na nim z 40-50 godzin. Co tak naprawdę jest bardzo mało, sami wiecie, że trening czyni mistrza. Z tego 10 tygodniu. No, z tego, tak, z tego ten, ale widzisz, daliśmy ciała, po pierwsze.
już analizowałem, ale i tak odprawę techniczną będzie trzeba zrobić. Nie będziemy jej robić o trzeciej nad ranem po wyścigu, czy tam 30, to zrobimy jutro. Na przykład możemy też zaprosić, zrobimy odprawę techniczną na moim Instagramie z tobą, Marcinie, zrobimy live'a i najwyżej możemy się też na parę minut po odprawie technicznej z chłopakami mogę się połączyć, żeby pozdrowić, żeby ich zobaczyć, no bo jakby nie było tutaj, tak jak mówię, no, pełen podziw i dziękuję też nie tylko chyba w swoim jakby osobie, tylko też wszystkich kibiców i przede wszystkim też PKN Orlen, ponieważ byłem na łączach i wiem, że byli bardzo wdzięczni wam. Także myślę, że w tym trudnym okresie mam nadzieję trochę fanu i trochę jakby emocji dostarczyliśmy my jako zespół, ale wy, ponieważ to dzięki wam można nas oglądać. To była przyjemność po naszej stronie. Tak. I czy będziemy dalej jeździć? Plan zawsze był, ale jakoś, tak jak mówię, ja lubię rzeczy robić, jak się mogę w nie zaangażować trochę. A jako, że mam trochę inne rzeczy na głowie, może nie akurat teraz, ponieważ okres jest jaki jest, także ten plan był zawsze jakby zostawał schowany, ale teraz może będziemy coś jeździć. Myślę, że może ja akurat mam nadzieję, że będę jeździł jak najmniej, bo to będzie oznaczać, że bardzo szybko wrócę do jakby prawdziwego ścigania, ale to nie znaczy, że od czasu do czasu będę mógł sobie pojeździć. Zaraz tutaj ogłosimy nabór kierowców i będziemy robić więcej aut. Im więcej aut, tym większe szanse i tłoku jest łatwiej, bo można się puszczać. No to panowie, bo na razie wiesz, my tu gadu, ale wiesz, to z wyścigu na wyścig, z miesiąca na miesiąc będzie się trzeba polepszać, będzie też trzeba taktycznie do tego wszystkiego lepiej podchodzić. Dlatego jakby auta, które są jakby może nie reprezentują, bo wiadomo, każdy rywal i każdy kierowca chce jak najlepiej dla siebie, ale którzy sobie pomagają, to jest szczególnie właśnie w takim wyścigu, gdzie jest tło, gdzie może wszystko się zdarzyć. Każda sekunda się liczy. Cały zespół Hilton Racing czeka z niecierpliwością, żeby wspomóc nas w ściganiu. A wy to od razu, no ale widzicie, to jest konflikt, bo tak naprawdę dziękujemy zespołowi, że nam użyczył Marcina, tak? No ale jest konflikt, wiesz, bo za niedługo może się okazać, że będziemy konkurencji. Dogadamy się, jakoś się dogadamy. Nie, żartami. Będzie wilk syty i owca cała. No tam kilka lekcji możemy udzielić, no. Rywalizować. Nawet konkurencji. Ale nie, możemy ustawić na przykład, nie wiem jak to organizacyjnie jest, bo jestem w ogóle w tym, przyznaję się, zielony. Ale można było jakiś, nie wiem, sobie wirtualny wyścig w tym tygodniach, raz na jakiś, w jeden dzień ustalić jakąś godzinę. Możemy coś ustalić, jakieś macie swoich kumpli, nie kumpli, zrobimy sesję i się pościgamy. Ale ja, po pierwsze, ja wybieram auto i ja wybieram tor i wam mówię to auto i ten tor 5 minut przed otwarciem sesji. Bo inaczej nie mam szans. Robert wybierze GTE, a nam da te CR-ki. Nie, auta jeździmy tym samymi. Ale wiesz, sekret jakby, ja sobie będę mógł trenować, a wy po prostu, wy i tak macie tyle kilometrów w tym wszystkim wyjeżdżone, że... Spoko, nie ma sprawy. A właśnie, panowie, mnie ciekawi, jak wygląda Rallycross? Ktoś jeździł? Ja jeździłem. Macie tam kibiców? Zapytajcie. A, jeździliście. Jak? Co? Jak to wygląda? Bardzo fajna zabawa. Okay. Bardzo fajna zabawa. Cóż to mogę więcej powiedzieć, no. Bierzemy sprzęt, no i upalamy czterobuta. Ja jeżdżę na kierownicy F1, więc tam ciężko, ale ogólnie fajne ślizganie. No i bardzo dużo dostarcza tak naprawdę radości. Chyba największa radość jest ze ścigania, jeżeli chodzi o online fire racingu, bo tam nie ma jakiejś takiej
napinki, że w takim sensie, jak sam powiedziałeś, nie lubisz dostawać 2 sekundy, no tam nie ma czegoś takiego. Ja tam wchodzę z bomby i gdzieś tam zawsze jestem ulokowany w stawce. Wiadomo, że start wyścigu jest świetny, jak wszyscy się pchają do T1, także no polecam spróbować. Ja jeździłem, jak wyszło, jak wypuścili. Przepraszam, dobry tydzień jeździłem i no fajna zabawa, tylko no ja akurat nie czuję bluesa, nie ciągnie mnie do takich wyścigów szutrowych, ale jeśli ktoś lubi ściganie takie rajdowe, to myślę, że mu się spodoba. Nie, ale panowie, niestety muszę wam powiedzieć, że do rajdów to jest tylko jeden król, jeśli chodzi o symulację czy tam grę rajdową. Symulator. Jest to stary, dobry Rysiek, czyli RBR, ja który naprawdę bije wszystko. No, ja godzin, które spędziłem przy tej grze, to jest pewnie tyle albo i może więcej, chociaż więcej nie będę już. Ale były historie, że na przykład jeździłem na Grand Prix Formuły 1 i wiesz, tam wszyscy jakieś pomiędzy Grand Prix, wiesz, jakieś wakacje, wiesz, żeby na przykład szczególnie takie Grand Prix, gdzie jest wyścig po wyścigu, weekend po weekendzie, sorry, na przykład była Australia, Malezja lub Bahrain, Malezja, no to wszyscy, wiesz, tam na plaży ten, a ja wyciągałem z torby G25 do biurka w hotelu, miałem takiego laptopa ogromnego, który ważył z 8 kilo, albo, no może 8 nie, ale z 7 na pewno, wyciągałem i upalałem w Ryśka w hotelowych pokojach. Jak jeździłem nawet w 2006 czy 2007 roku i pamiętam, jak niektórzy się śmiali. To można śmiało powiedzieć, że gdyby nie kariera wyścigowa, zostałbyś simracerem. Nie, chociaż powiem ci, że nie. Teraz już nie te lata i nie te chęci. Nie ta motywacja. Chodzi mi o to, że jakby się inaczej twoje życie ułożyło i nie. No, ale w Richarda, w RBR. No, tam parę razy, parę takich dobrych wyników zrobiłem. Jeździłem pod dziwnymi nazwami, nazwiskami. Kopecki fan. Kopecki fan to był jeden na RBR czeskim pluginie. Później był fajny Egipcjanin. Tylko, że trochę przesadziłem, bo na włoskim RBR World było, czy najpierw było to chyba RBR Online. Był Egipcjanin, który zapierdzielał. Wygrywał, no i trochę przesadziłem, bo kto z Egiptu, wiesz, gra w gry rajdowe i się nazywał Trevor Achibuk. A Trevor Achibuk to jest Robert Kubica, tylko że w lustrzanym odbiciu, tak, odwrotnie. Ale też po paru miesiącach ktoś się skapnął i mówi, ty, Trevor Achibuk to jest Robert Kubica. Także, no, wie, fajnie, cieszę się. A właśnie, ile ludzi was oglądało? Znaczy nas, was i inne. Tak w szczytowym momencie to około 3,5 tysiąca. 3900, ja widziałem. Dobra robota. W tym momencie jest około 800 osób. 3900 osób, zarejestrowałem najwięcej. No, ale 800 osób, chylę czoła, tak. I dziękujemy, nie że nie dziękujemy tamtym osobom, ale... właśnie to jest piękne u fanów, kibiców, że są zawsze i w rzeczywistości, w realu też, czy to na rajdach, czy na wyścigach, praktycznie zawsze polskie flagi i polscy kibice są. No i o 3 w nocy zrobiliśmy im testa, też są i to jest fajne. No jak zakończymy streama, to jeszcze odpalę o 5.30, zobaczymy ile wejdzie. Nie ma spania. To będzie, to streamuj swoje treningi na North Life. Jesteś też najgorzej, bo ja jeszcze mam z Pawłem zamiar razem jechać na Nordku. I jak się okaże, że on tyle trenuje, to ja nie wiem, czy ja w ogóle będę mógł wejść do tej kapówki, bo nie będzie objeżdżał za bardzo. O kurde, wy kapem jedziecie? Tak. A kap, wytłumaczcie mi, kap jest kap czy super kap? Super Cup. Tak, Super Cup, okej. Nie, bo ja kiedyś miałem okazję jeździć kapem chwilę, bo pojechałem, mój kumpel, dobry kumpel zachorował, czy coś tam miał robotę i poprosił mnie, żeby zakołczował jego kierowcę. No i pojechałem na Imolę, nie wiem, z 6 lat temu, pojechać
z tym gentlemanem. Tak było, że na początku musiałem się dobrze spinać, żeby mnie nie objeżdżał ten gentleman, bo strasznie dziwnie się tym kapem jeździ. W iRacing też się tak dziwnie jeździ? Bardzo dziwnie. Jest tak. Szalony. W ogóle, tak. Linie to jest w ogóle jakby rzecz, która... To jest tak, jak wsiadłem w to auto, to pomyślałem sobie, że 20 lat mojego ścigania motorsportowego mogę sobie wrzucić do kosza i muszę wszystko od nowa się uczyć. I tak to się za racing. Poczekajcie, bo ja tam słyszę coś oh shit w... no. O trzeciej w nocy można, tak? Ja sobie oglądam... Wypad? Z T1, ale wrócił szybciutko. Z takimi problemami na T1. Także 6 sekund, Florian was goni. 6 sekund. Dobra, Robert. Wracamy do nas, do wesprzeć nasz zespół, co? Bo tam tutaj nerwowa końcówka. Tak, dokładnie, a my tu zrobimy nerwową końcówkę z hot dogami. I skapujemy. Pozdrawiam. Dobra, panowie, sorry. No, hej. Trzymajcie się, hej. Na pozycji trzeciej w top splicie, w 12-godzinnym wyścigu na Suzuce, na platformie iRacing. Na to wszyscy czekaliśmy przez te całe 12 godzin. Proszę bardzo. Tutaj jeszcze ostatnia szykana przed Nailem. Tam jakiś jeszcze tam speedował. Ale na szczęście nic się nie stało. Już tutaj Nail wyjeżdża na prostą startową. Przekracza linię mety. Na proszę państwa, mamy to. Orlen Team na podium. W 12-godzinnym wyścigu w top splicie zespół Orlen Team z Pablo, z Robertem, z Marcinem oraz z Nilem, który tu właśnie dowiózł nam to trzecie miejsce, zdobywają w fantastyczny sposób trzecią pozycję po tym bardzo ciężkim 12-godzinnym wyścigu. Ciężkim wyścigu dla nas, ciężkim wyścigu dla was, a przede wszystkim dla całego zespołu Orlen Team.